młodzi ludzie bardzo często boimy się podejmować wielkich pragnień i wyzwań. Boimy się, że nie uda nam się tego zrealizować. Podobne dylematy miał w swoim życiu święty Stanisław Kostka. Borykał się z różnymi trudnościami. Z chorobą, z odrzuceniem przez rówieśników, z problemami w szkole, z braćmi. Natomiast nie poddał się i miał w sobie na tyle samozaparcie i odwagi, że podjął to wyzwanie i udał się na długą i trudną podróż do Rzymu i wstąpił do zakonu jezuitów. Święty Jan Paweł II określa Stanisława Kostkę jako patrona trudnych dróg. Według mnie on jest patronem dróg wszystkich młodych ludzi, którzy poszukują swojego miejsca w świecie i próbują realizować swoje marzenia. Bardzo często podejmując się różnych rzeczy, zastanawiamy się, kalkulujemy, czy to nam się opłaci, co z tego będziemy mieli, jakie korzyści dzięki temu będziemy odnosić. Gdyby takich kalkulacji dokonywał święty Stanisław Kostka, pewnie niczego by nie osiągnął i nie doszedłby do tego miejsca, do którego dotarł. Nie mamy bardzo często świadomości, że był zwykłym młodym chłopakiem, takim jak my, takim jak ja, takim jak ty. Nie zdajemy sobie sprawy z jego problemów w trakcie tej dwumiesięcznej wędrówki. Nie znał języka, był osamotniony, drogę miał trudną. Zawierzenie tej swojej drogi, zawierzenie się Panu Bogu doprowadziło go do tego, że osiągnął cel, do którego dążył. Nie przerwał tego, pomimo że spotykał się z różnymi trudnościami, miał różne pewnie pokusy, różne słabości, które my też mamy. Natomiast miłość i wiara w Pana Boga była silniejsza. Dlatego powinniśmy, tak jak święty Stanisław Kostka, uwierzyć, naprawdę uwierzyć w miłość Boga i wtedy będziemy mogli jej doświadczyć. Chciałbym Ci powiedzieć, abyś nie bał się wyzwań. Abyś nie bał się rzeczy, które będą sprawiały Ci przykrość, które będą dla Ciebie trudne. Abyś tak jak święty Stanisław Kostka, mimo czasem różnych upadków, potrafił powstać i iść do przodu. A jeśli zawierzysz to wszystko Panu Bogu, jeśli zawierzysz te wszystkie problemy Chrystusowi, to na pewno, wierzę w to, jestem o tym przekonany, uda Ci się to wszystko osiągnąć.